Ósmy piknik organizacji pozarządowych za nami. Mieszkańcy poznali z bliska przedstawicieli stowarzyszeń i profile ich działalności. W sobotnie popołudnie 6 września przed Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Policach ruszył ósmy piknik organizacji pozarządowych Jesteśmy Działamy. W czasie pikniku prezentowały się stowarzyszenia działające w gminie i powiecie polickim. Jedno z nich to Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Intelektualnym, które od 15 lat wspiera swych podopiecznych. Stowarzyszenie wspiera nie tylko osoby te niepełnosprawne, ale wspiera ich rodziny. Piknik po raz ósmy, na który tutaj też jesteśmy po raz ósmy, to jest pokazanie społeczeństwu naszej działalności, naszych dorobków, naszych prac i tego, że żeby jeszcze zachęcić gdzieś poprzez nawet taką formę, żeby dotrzeć do tych, którzy jeszcze w domach siedzą, oczekują pomocy i wsparcia. Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr od 20 lat organizuje warsztaty, kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje policzan. Fundacja ODK, prowadzimy szkoły dla dorosłych, jak i różne kursy, także kursy przygotowujące do matury. Odgórny wiek to 18 lat, dalej nie ma ograniczenia. No i zapraszamy do nas. Mamy bardzo miłą atmosferę, świetnych nauczycieli. Piknik jest zawsze okazją do zaprezentowania talentów artystycznych. Wystąpiły m.in. dzieci z grupy tanecznej przy Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. Podczas pikniku gmina podpisała umowę ze Stowarzyszeniem Hospicjum Królowej Apostołów. Stowarzyszenie uzbierało już pieniądze na wkład własny na budowę hospicjum stacjonarnego w Tanowie, ale to ciągle zbyt mało. Dzięki pomocy finansowej gminy być może już w przyszłym roku ruszą prace budowlane. Organizatorami pikniku był Urząd Miejski we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.